Teraz Ewangelię. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza. Aus Kapitel 23. 23 rozdziału. Lukas 23, Vers 32 bis 34. Łukasz 23, 32 do 34 wiersza. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić, a gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. I od 39 do 48 wiersza. Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: Zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann stellen wir fest, dass es vier Evangelien gibt. Gdy otworzymy Nowy Testament, to możemy stwierdzić, że są cztery Ewangelie. Und vielleicht habt ihr Kinder euch schon mal gefragt, warum es eigentlich vier Evangelien gibt. I może dzieci się nieraz zadawały sobie pytanie, dlaczego właściwie są te cztery Ewangelie. Hätte nicht ein Evangelium gereicht? Czy jedna by nie wystarczyła? Eine Beschreibung des Herrn Jesus? Czy nie wystarczyłby jeden opis Pana Jezusa? Nein, Gott wollte uns vier Evangelien geben. Nie, Bóg chciał dać nam cztery Ewangelie. Vier Beschreibungen des Herrn Jesus. Cztery opisy Pana Jezusa. Seines Lebens, seines Sterbens und seines Sieges am Kreuz. Jego życia, jego śmierci i jego zwycięstwa na krzyżu. Die Person des Herrn Jesus ist so groß und herrlich, dass ein Evangelium nicht ausreichen würde, ihn zu beschreiben. Ta osoba Pana Jezusa jest tak wielka i wspaniała, że jeden opis by nie wystarczył. Und es lohnt sich, die Evangelien zu vergleichen. I jest to warte albo godne polecenia, by porównywać Ewangelię. Was steht in allen vier Evangelien? Co jest napisane we wszystkich czterech Ewangeliach? Was steht vielleicht nur in drei Evangelien oder in zweien? Co jest zapisane może tylko w trzech czy dwóch? Oder welche Begebenheiten stehen vielleicht nur in einem einzigen Evangelium? Albo jakie też zdarzenia są opisane tylko w jednej Ewangelii? Wir brauchen alle vier Evangelien, um ein vollständiges Bild von dem Herrn Jesus zu haben. I potrzebujemy tych czterech Ewangelii, by mieć pełny obraz Pana Jezusa. Jeder Evangelist hat einen besonderen Auftrag, den Herrn Jesus zu beschreiben. I każdy z tych Ewangelistów ma szczególnego rodzaju zadanie, by opisać Pana Jezusa. Ich möchte das mal an einem kleinen Bild illustrieren, damit auch die Kinder das gut verstehen. Chciałbym to zilustrować takim małym przykładem, aby też i nasze dzieci to dobrze zrozumiały. Stellt euch vor, vier Kinder bekommen die Aufgabe, ein Haus zu zeichnen. Wyobraźcie sobie, że czworo dzieci otrzymuje zadanie, by narysowały dom. Sie zeichnen alle dasselbe Haus. I mają narysować ten sam dom. Der eine zeichnet die Ostseite. Jedno z nich maluje ścianę wschodnią, der andere die Südseite, drugie południową, ein dritter die Westseite, kolejne dziecko zachodnią und ein vierter die Nordseite. I kolejne północną. Jetzt legt ihr die vier Bilder nebeneinander. I teraz kładziemy cztery rysunki obok siebie. Sie sind alle unterschiedlich. Każdy z nich jest inny. Und doch habt ihr alle dasselbe Haus gezeichnet. A jednak wszystkie te dzieci namalowały ten sam dom. Es kommt drauf an, von wo man da drauf guckt.
I chodzi o to, z której strony patrzymy. Und so gucken die vier Evangelisten jeder von einer anderen Seite auf den Herrn Jesus. I dokładnie tak samo tych czterech ewangelistów każdy patrzy z innej strony na Pana Jezusa. Die meisten von uns werden das wissen, aber ich möchte es doch noch einmal kurz sagen. Większość z nas to wie, ale jeszcze raz chciałbym to powtórzyć. Mateusz beschreibt uns den Herrn Jesus als den König, der für sein Volk gekommen war. Mateusz opisuje nam Pana jako króla, który przyszedł dla swojego ludu. Markus beschreibt uns den Herrn Jesus als den Diener. Marek opisuje nam Pana Jezusa jako sługę. Der Knecht Gottes, der gekommen war, um sein Leben zu geben. Sługa Boży, który przyszedł, by dać swoje życie. Lukas beschreibt den Herrn Jesus als den Sohn des Menschen. Łukasz opisuje Pana Jezusa jako Syna Człowieczego, der uns Menschen die Gnade Gottes offenbart. Który nam, ludziom, objawia łaskę Bożą. Und Johannes beschreibt uns den Herrn Jesus als den Sohn Gottes. A Jan opisuje Pana Jezusa jako Syna Bożego. Nun, wir haben heute etwas von der Kreuzigungsgeschichte des Herrn Jesus gelesen. I dzisiaj, teraz czytaliśmy coś z tej, z ukrzyżowania Pana Jezusa. Wir haben über seinen Tod gelesen. Czytaliśmy o Jego śmierci. Und auch da beschreiben die vier Evangelisten den Tod des Herrn Jesus, jeder aus seinem Blickwinkel. I również to zdarzenie każdy z ewangelistów opisuje z trochę innej strony. Im Alten Testament gab es vier blutige Schlachtopfer. W Starym Testamencie były cztery ofiary krwawe. Es gab ein Schuldopfer. Była ofiara za grzech. Es gab das Sündopfer. Była ofiara za winę, ofiara za grzech. Es gab das Friedensopfer. Była ofiara pokoju. Und es gab das Brandopfer. I ofiara całopalna. Das könnt ihr im dritten Buch Mose nachlesen. To możemy znaleźć w trzeciej księdze Mojżeszowej. Nun, die vier Evangelisten beschreiben jeder ein Opfer. I czterech ewangelistów, każdy z nich można powiedzieć, że opisuje jedną z tych ofiar. Mateusz beschreibt uns das Sünd- und Schuldopfer. Entschuldigung, das Schuldopfer. Mateusz opisuje nam tą ofiarę za winę. Markus beschreibt das Sündopfer. Marek opisuje tą ofiarę za grzech. Lukas beschreibt das Friedensopfer. Łukasz opisuje tą ofiarę pokoju. Und Johannes beschreibt das Brandopfer. I Jan opisuje tą ofiarę całopalną. Und wir haben jetzt aus dem Lukas-Evangelium gelesen. I czytaliśmy z Ewangelii Łukasza. Und ich habe gesagt, das Lukas-Evangelium beschreibt uns den Herrn Jesus als den Menschen. I powiedziałem, że Łukasz opisuje Pana Jezusa jako człowieka. Der Mensch, der die Gnade Gottes offenbart. Człowiek, który objawia łaskę Bożą. Der eine Mittler zwischen Gott und Menschen. Tego jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Und deshalb schreibt Lukas auch über das Friedensopfer. I dlatego też Łukasz pisze o tej ofierze pojednania. Das Friedensopfer zeigt uns, dass das Werk des Herrn Jesus Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns Menschen. Ta ofiara pokazuje nam, że Pan Jezus uczynił pokój pomiędzy Bogiem a ludźmi. Und seht, genau das finden wir im Lukas-Evangelium so ganz besonders. I szczególnie właśnie ten aspekt widzimy w Ewangelii Łukasza. Wir wollen heute Morgen ein wenig über die drei Kreuze nachdenken. I dzisiaj, teraz chcielibyśmy chwilę zastanowić się nad tymi trzema krzyżami. Dass es drei Kreuze waren, das beschreiben alle Evangelisten. To, ten fakt, że były trzy krzyże, to opisują wszyscy ewangeliści. Dass zwei Verbrecher mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden, schreiben auch die anderen Evangelisten. To, że tych dwóch złoczyńców było z Panem ukrzyżowanych, to też opisują pozostali. Aber nur Lukas schreibt darüber, dass der eine Verbrecher den Herrn Jesus als Heiland annimmt. Ale tylko Łukasz pisze o tym, że jeden z tych złoczyńców przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Und das ist charakteristisch für das Lukas-Evangelium. I to jest właśnie charakterystyczne dla Ewangelii Łukasza. Die Gnade Gottes in dem Menschen Christus Jesus kommt. Ta łaska Boża przychodzi w człowieku Jezusie Chrystusie. Und sie bringt verlorenen Menschen den Frieden. I temu zgubionemu człowiekowi daje pokój. Deshalb schreibt nur Lukas davon, dass der eine Verbrecher sich in letzter Sekunde bekehrt hat. I dlatego tylko Łukasz opisuje to, że ten przez jeden z tych złoczyńców w ostatniej sekundzie się nawraca. Übrigens die Geschichte vom verlorenen Sohn finden wir auch nur im Lukas-Evangelium. Poza tym tą historię o synu marnotrawnym też możemy znaleźć tylko w Ewangelii Łukasza. Denke, ihr Kinder kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. I myślę, że dzieci bardzo dobrze znacie tą historię o tym synu marnotrawnym z Łukasza 15.
oder die Geschichte von dem barmherzigen Samariter in Lukas 10. Albo tą historię o tym miłosiernym Samarytaninie z Łukasza 10 rozdziału. Die findet ihr auch nur im Lukas-Evangelium. To też znajdziemy tylko w Ewangelii Łukasza. Sie sind typisch für Lukas. Te właśnie historie są typowe dla Łukasza, weil sie uns so besonders die Gnade Gottes für uns Menschen zeigt. Bo one pokazują nam to właśnie w szczególny sposób łaskę Bożą wobec nas ludzi. Und ich habe gesagt, wir wollen etwas über die drei Kreuze nachdenken. Powiedziałem, że chcemy zastanowić się o czym, pomyśleć o tych trzech krzyżach. Das eine Kreuz steht in der Mitte. Jeden z tych krzyży jest w środku. Das ist das Kreuz des Herrn Jesus. To jest krzyż Pana Jezusa. Rechts und links werden zwei Menschen mit ihm gekreuzigt. Z lewej i z prawej strony jest dwóch ludzi razem z nim ukrzyżowanych. Und wir haben in Vers 32 gelesen, dass die zwei anderen Übeltäter waren. I w 32 wierszu czytamy, że tych dwóch było też tymi złoczyńcami. Es waren Verbrecher, die etwas Böses getan hatten. To byli przestępcy, którzy uczynili coś złego. Und sie verdienten dieses Kreuz zu Recht. I oni wiszą na tym krzyżu słusznie. Aber der eine in der Mitte hatte das Kreuz nicht verdient. Ale jeden z nich, ten w środku, nie zasłużył na krzyż. Wir haben uns gestern auf der Konferenz in Laubusch mit den ersten 31 Versen dieses Kapitels beschäftigt. Wczoraj w Laubusch rozważaliśmy pierwsze 31 wierszy tej Ewangelii. Und wir haben gesehen, dass der Herr Jesus unschuldig war. I mogliśmy to widzieć, że Pan Jezus był niewinny. Pilatus hat dreimal bezeugt, dass er unschuldig war. Piłat trzykrotnie potwierdził, że on jest niewinny. Und doch hat er ihn zum Tode verurteilt. A jednak osądził go na śmierć. Herodes hatte auch bestätigt, dass er nichts Böses getan hatte. Również i Herod potwierdził, że on nic złego nie uczynił. Und doch hing der Herr Jesus an diesem Kreuz. A jednak Pan Jezus zawisł na tym krzyżu. Er hing unschuldig. Wisiał tam jako niewinny. Die beiden anderen waren schuldig. A tych dwóch pozostałych, oni byli winni. Und deshalb sagt die Bibel auch an keiner Stelle, dass die drei gekreuzigt wurden. I dlatego też Biblia na żadnym miejscu nie mówi, że tych trzech zostało ukrzyżowanych. Sondern es heißt immer der eine, Jesus. Ale jest tylko mowa, że ten jeden, Jezus. Und die beiden anderen. I tych dwóch pozostałych. Was lehren uns diese drei Kreuze? Co te trzy krzyże nas uczą? Czego nas uczą? Das Kreuz in der Mitte zeigt uns den Herrn Jesus. Ten krzyż w środku pokazuje nam Pana Jezusa. Es zeigt uns den Unschuldigen. On pokazuje nam tego niewinnego. Es zeigt uns den Gerechten. Pokazuje nam tego sprawiedliwego. Die beiden anderen Kreuze zeigen uns Sünde. Te dwa pozostałe krzyże pokazują nam grzech. Sie zeigen uns Leute, die den Tod verdient haben. Pokazują nam ludzi, którzy zasłużyli na śmierć. Wir lesen im ersten Petrusbrief, Kapitel 3. W pierwszym Piotra, trzeci rozdział, czytamy. Möchte den Vers gerne vorlesen. 1. Petrus 3, den Anfang von Vers 18. Trzeci rozdział, 18 wiersz, początek. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Der Jesus ist der Gerechte und er ist für die Ungerechten gestorben. Pan Jezus jest tym sprawiedliwym i on cierpiał za tych niesprawiedliwych, czy zmarł za niesprawiedliwych. Das ist die erste große Lektion der drei Kreuze. To jest pierwsza wielka lekcja o tych trzech krzyżach. Wir brauchten diesen Stellvertreter. My potrzebowaliśmy tego zastępcy. Wir brauchten den, der Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Potrzebowaliśmy tego, który pokój uczynił przez krzyża jego. Die drei Kreuze zeigen uns auch, besonders das Kreuz in der Mitte, die Vollkommenheit des Herrn Jesus. Te trzy krzyże też pokazują nam, szczególnie ten w środku, doskonałość Pana Jezusa. Und das gerade im Kontrast zu der Sündhaftigkeit der Menschen. I szczególnie w tym kontraście grzeszności człowieka. Wir die Ungerechten, er der Gerechte. My niesprawiedliwi, on sprawiedliwy. Wir die Unvollkommenen, er der Vollkommene. My jako niedoskonali, on jako doskonały. Wenn wir etwas lernen möchten von dem Herrn Jesus, dann müssen wir das Kreuz anschauen. Jeśli chcemy uczyć się czegoś od Pana Jezusa, to musimy patrzeć na krzyż.
Wir lernen dort viel über den Herrn Jesus. Bo tam możemy się wiele nauczyć o Panu Jezusie. Wie er gelitten hat. Jak on cierpiał. Wie er geduldig war. Jak był cierpliwy. Wie er Unrecht ertragen hat. Jak znosił niesprawiedliwość, nieprawo. Wir haben im Gebet über die Fußspuren des Herrn Jesus nachgedacht. I w modlitwie wspominaliśmy te ślady Pana Jezusa. Natürlich folgen wir dem Herrn Jesus nicht auf dem Weg zum Kreuz. Oczywiście nie jesteśmy w stanie iść za Panem Jezusem tą drogą na krzyż. Das Sühnungswerk konnte nur er vollbringen. To dzieło odkupienia mógł tylko on dokonać. Niemand von uns könnte dem Herrn Jesus auf diesem Weg folgen, das Sühnungswerk zu tun. Żaden z nas nie jest w stanie iść za Panem Jezusem tą drogą na krzyż, na odkupienie. Und doch lernen wir davon, wie der Herr Jesus das getan hat. A jednak możemy się z tego nauczyć, w jaki sposób on to uczynił. In 1. Petrus 2 lesen wir davon, dass wir den Fußspuren des Herrn Jesus folgen sollen. W tym 1. Piotra, 2. rozdział czytamy, że mamy iść śladami Jego. Und in Philippa 2 lesen wir, dass wir die Gesinnung des Herrn Jesus haben sollten. A w Filipian 2 czytamy, że mamy, powinniśmy mieć usposobienie Pana Jezusa. Wir können nicht das tun, was der Herr Jesus getan hat, aber wir können es so tun, wie er es getan hat. Nie możemy czynić czy uczynić tego, co uczynił Pan Jezus, ale możemy pewne rzeczy czynić tak, jak on czynił. Die drei Kreuze zeigen uns auch, wer Gott ist. Te trzy krzyże pokazują nam też, kim jest Bóg. Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist und dass Gott Licht ist. Biblia mówi nam, że Bóg jest miłością i Bóg jest światłością. Wo sehen wir das so deutlich wie an den drei Kreuzen? Gdzie indziej możemy to zobaczyć tak dobitnie jak właśnie na tych trzech krzyżach? Warum lässt Gott seinen Sohn da in der Mitte hängen? Dlaczego Bóg pozwoliłby jego syn zawisnął tam w środku? Warum lässt Gott zu, dass er wie ein Verbrecher behandelt wird? Dlaczego Bóg dopuścił do tego, by był potraktowany jak przestępca? Ist das nicht die Liebe Gottes zu uns Menschen? Czy to nie jest ta miłość Boża do nas ludzi? Warum lässt Gott diese drei Stunden der Finsternis kommen? Dlaczego Bóg pozwolił, by przyszły te trzy godziny ciemności? Ist das nicht Liebe Gottes? Czy to nie jest miłość Boża? Ihr Kinder, ihr kennt Johannes 3, Vers 16. Dzieci, znacie z pewnością Ewangelię Jana 3:16. Der bekannteste Vers in der Bibel. To jest ten najbardziej znany chyba wiersz z Biblii. Den kennen die Kinder überall auf dieser Welt. Na całym świecie dzieci znają ten wiersz. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Gott hat uns lieb und hat den Herrn Jesus gegeben. Bóg nas umiłował i dał Pana Jezusa. Und gegeben, das schließt das Kreuz ein. I dał, to zawiera w sobie ten krzyż. Er hat ihn nicht nur als Mensch auf die Erde gegeben. On nie dał go tylko jako człowieka tutaj, by był na tej ziemi. Sondern er hat ihn am Kreuz sterben lassen. Ale pozwolił, by on zmarł na krzyżu. Wenn wir sehen wollen, wie sehr Gott Liebe ist, dann müssen wir nach Golgatha gehen. Jeśli chcemy zobaczyć, jak wielką miłością jest Bóg, jak bardzo Bóg okazuje miłość, musimy patrzeć na Golgotę. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Bóg nie oszczędził swojego jedynego syna, ale dał go za nas wszystkich. Aber Gott ist auch Licht. Ale Bóg też jest światłem. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Und wo sehen wir so sehr, wie heilig Gott ist, wie gerade am Kreuz? I gdzie indziej możemy zobaczyć tą świętość Bożą, jak nie na krzyżu? Warum hat Gott seinen Sohn verlassen? Dlaczego Bóg opuścił swojego syna? Nicht nur weil Gott Liebe ist. Nie tylko dlatego, że Bóg jest miłością, sondern auch weil Gott Liebe ist. Er Licht ist. Ale też dlatego, że on jest światłością. Am Kreuz hat der Jesus in den drei Stunden mit unseren Sünden beladen. Na krzyżu on Pana Jezusa obciążył naszymi grzechami. In den drei Stunden der Finsternis ist er zur Sünde gemacht worden. W tych trzech godzinach ciemności on został uczyniony grzechem. Und ein heiliger Gott hat ihn gestraft. I ten święty Bóg go ukarał. Ja, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Licht. Tak, Bóg jest miłością, ale Bóg też jest światłością. Und beides wird sichtbar am Kreuz auf Golgatha. I obie te rzeczy są widzialne na krzyżu, na Golgocie. Die drei Kreuze zeigen uns auch etwas von der Verdorbenheit des Menschen. Te trzy krzyże pokazują nam też coś z tego von der Bosheit des Menschen. Ze złości człowieka. Warum hing denn der Jesus da am Kreuz? Dlaczego Pan Jezus wisiał tam na krzyżu? Ja, es war der Ratschluss Gottes. Tak, to było postanowienie Boże. Aber es waren auch Menschen,
die ihn dorthin gebracht hat. Ale to też byli ludzie, którzy go tam zawiedli. Wir wollen einen Vers aus der Apostelgeschichte lesen. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Apostelgeschichte 4, 4 rozdział, Vers 27 und 28. 27 i 28 wiersz. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Wenn wir diesen Vers lesen und uns noch einmal fragen, warum hing der Jesus am Kreuz, finden wir zwei Antworten. Jeśli jeszcze raz przeczytamy sobie ten wiersz i zapytamy, dlaczego Pan Jezus wisiał na krzyżu, to mamy dwie odpowiedzi. Die erste Antwort ist in Vers 28, es ist der Ratschluss Gottes. Pierwsza odpowiedź jest w 28 wierszu, to jest postanowienie Boże. Gott wollte es so. Bóg tak sobie to upodobał. Und es gab keinen anderen Weg zu unserem Heil. I nie było innej drogi dla naszego zbawienia. Aber genauso waren die Menschen dafür verantwortlich. Ale dokładnie tak samo też ludzie byli za to odpowiedzialni. Und hier werden sie genannt. I tutaj oni są wymienieni. Herodes, Pilatus, die Nationen und Israel. Herod, Piłat, narody czy poganie i Izrael. Sie alle waren schuldig an den Tod des Herrn Jesus. Wszyscy byli winni śmierci Pana Jezusa. Es war die volle Verantwortung der Menschen, die ihn an das Kreuz brachten. To była pełna odpowiedzialność człowieka, która zawiodła go tam na krzyż. Und es war zugleich der Ratschluss Gottes. A jednocześnie było to też postanowienie Boże. Diese beiden Dinge, der Ratschluss Gottes und die Verantwortung des Menschen, sind immer nebeneinander. Te dwie rzeczy, postanowienie Boże i odpowiedzialność człowieka, są tak ciągle równolegle wobec siebie, obok siebie. Pilatus war dafür verantwortlich, dass er dieses Urteil gesprochen hat. Piłat był odpowiedzialny, że wydał taki wyrok. Er wusste, dass es ungerecht war. On dokładnie wiedział, że to jest niesprawiedliwy wyrok. Er wusste, dass der Jesus unschuldig war und hat trotzdem das Todesurteil gesprochen. Dokładnie wiedział, że Pan Jezus jest niewinny, a jednak wydał wyrok śmierci. Die Juden wussten, dass der Jesus ihnen nur Gutes getan hatte. Żydzi dokładnie wiedzieli, że Pan Jezus czynił tylko dobro wśród nich. Und doch hatten sie geschrien, kreuzige, kreuzige ihn. A jednak krzyczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Und wir sehen, wie ungerecht und böse die Menschen mit dem Herrn Jesus umgegangen sind. I widzimy, jak niesprawiedliwie i źle ludzie postąpili z Panem Jezusem. Wie sie ihn gequält haben. Jak go dręczyli. Sie haben ihn verhöhnt und verspottet. Oni go znieważali i zniesławiali. Aber sie haben ihn auch körperlich misshandelt. Ale i również cieleśnie go poniewierali. Und deshalb zeigen uns die drei Kreuze die ganze Bosheit des Menschen. Dlatego te trzy krzyże pokazują nam całą złość człowieka. Ich fasse das kurz zusammen. Krótko to podsumuję. Die drei Kreuze zeigen uns die Vollkommenheit des Herrn Jesus. Te trzy krzyże pokazują nam doskonałość Pana Jezusa. Sie zeigen uns das Wesen Gottes. Istotę Bożą. Und sie zeigen uns die ganze Bosheit von uns Menschen. I pokazują nam całą złość nas, ludzi. Jetzt wollen wir ein wenig auf einige Einzelheiten eingehen, nicht auf alles, aber auf einiges. I teraz chcielibyśmy rozważyć kilka szczegółów, nie wszystkie, ale kilka. In Vers 26 heißt es, dass sie den Herrn Jesus wegführten. W 26 wierszu czytamy, że odprowadzili Pana Jezusa. Und in Vers 33 lesen wir, dass sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird. I w 33 czytamy, że przyszli na miejsce zwane trupią czaszką. Nur mal ein kleiner Unterschied zum Johannesevangelium. Tylko krótka wzmianka co do różnicy w Ewangelii Jana. Ich habe vorhin gesagt, im Johannesevangelium wird der Jesus als Sohn Gottes beschrieben. Powiedziałem, że Pan Jezus w Ewangelii Jana jest opisany jako Syn Boży. Der freiwillig das Brandopfer stellt. Który dobrowolnie przedstawia tą ofiarę całopalną. Im Lukas Evangelium wird der Jesus als Mensch beschrieben, der das Friedensopfer bringt. W Ewangelii Łukasza jest opisany jako ten, który daje tą ofiarę pojednania, pokoju. Deshalb lesen wir im Johannes Evangelium, dass der Jesus selbst hinausging nach Golgatha. Dlatego w Ewangelii Jana czytamy, że Pan Jezus sam poszedł na Golgotę. Wir lesen, dass er sich selbst das Kreuz getragen hat. Tam czytamy, że on sam niósł krzyż swój. Aber hier in Vers 26 im Lukas Evangelium lesen wir, dass er hinausgeführt wurde. Ale tutaj czytamy, że go prowadzili. Und dass da dieser Simon von Kyrene war, der ihm das Kreuz getragen hat. I że tu był ten Szymon Cyrenejczyk, który mu niósł krzyż. Das ist kein Widerspruch.
To nie jest przeciwieństwo tego, co w Jana. Es ist beides wahr. Obie te rzeczy są prawdziwe. Es ist eine Frage des unterschiedlichen Blickwinkels der beiden Evangelisten. To jest właśnie tylko to, że ci ewangeliści patrzą z różnych stron na to. Ihr erinnert euch an die vier Bilder des Hauses. I przypomnijcie sobie te cztery obrazy tego domu, które mówiliśmy na początku. Lukas beschreibt den demütigen Menschen und er lässt sich führen. Łukasz opisuje właśnie tego pokornego człowieka, który pozwala się prowadzić. Johannes beschreibt den Sohn Gottes, der selbst geht. Jan opisuje Syna Bożego, który sam idzie. Nun, sie kommen jetzt an einen Ort, der Schädelstätte heißt. I oni teraz przychodzą na miejsce zwane Trupią Czaszką. Warum man diesen Ort so nannte, wissen wir nicht genau. Dlaczego to miejsce tak się właśnie nazywało, dokładnie nie wiemy. Einige nehmen an, er hätte die Form eines menschlichen Schädels gehabt, dieser Hügel. Co niektórzy mówią, że to wzgórze może miało wygląd podobny do ludzkiej czaszki. Andere meinen, es heißt deshalb Schädelstätte, weil eben dort die Gehängten waren. A inni też mówią, że może tak się nazywało, bo tam byli grzebani, czy tam leżały szczątki tych, którzy byli, wisieli na krzyżu. Wir wissen es nicht genau. Nie wiemy tego dokładnie. Aber dann heißt es in Vers 33, sie kreuzigten ihn dort. Ale następnie czytamy, ukrzyżowali go tam. Das sind nur wenige Worte, die die Bibel darüber schreibt. To tylko kilka słów, które Biblia o tym pisze. Und doch welch eine Tragweite haben diese wenigen Worte. A jakże szeroki rozdźwięk mają te słowa, czy wielki. Sie kreuzigen ihn. Ukrzyżowali, czyli oni ukrzyżowali go. Im Deutschen sind das drei Worte, im Polnischen scheinbar ein paar mehr. Zwei nur? Ja, weil wir sagen nicht sie, sondern kreuzigen. Und das bedeutet sie. Ja, wir okay. Sagen nur kreuzigen ihn. Ja? Aber man kann das verstehen. Ja, das genau. Also, es sind zwei Worte im Polnischen. W języku polskim mamy w zasadzie dwa słowa. Ukrzyżowali go, czyli oni. Aber es sind drei Aussagen. Ale tu są trzy wypowiedzi. Wir können die Frage stellen, wer hat den Herrn Jesus gekreuzigt? Możemy tutaj postawić pytanie, kto Pana Jezusa ukrzyżował? Wir können die Frage stellen, was haben sie getan? Możemy postawić pytanie, co uczynili? Sie haben ihn gekreuzigt. Ukrzyżowali. Und wir können fragen, wen haben sie gekreuzigt? I możemy zapytać, kogo ukrzyżowali? Ihn, den Herrn Jesus. Jego, Pana Jezusa. Wer hat den Herrn Jesus gekreuzigt? Kto ukrzyżował Pana Jezusa? Wir Menschen. My, ludzie. Das ist hier unsere Verantwortung. To jest tutaj nasza odpowiedzialność. Diejenigen, an denen der Herr Jesus nur Gutes getan hatte, rufen hier kreuzige ihn und sie kreuzigen ihn. Ci, wobec których Pan Jezus czynił tylko dobro, oni wołali ukrzyżuj go i ukrzyżowali go. Wenige Tage vorher hatten diese Menschen noch gerufen Hosanna, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. A kilka dni wcześniej jeszcze wołali Hosanna, Hosanna temu, który przychodzi w imieniu Pańskim. In Vers 21 schreien sie kreuzige, kreuzige ihn. A w 21 wierszu wołają ukrzyżuj go. Wir wollen nicht vergessen, dass wir Menschen den Herrn Jesus umgebracht haben. Nie zapominajmy o tym, że to my, ludzie, zabiliśmy Pana Jezusa. Wisst ihr, wir können den Tod des Herrn Jesus unter drei Blickwinkeln sehen. Wiecie, możemy śmierć Pana Jezusa widzieć z trzech stron. Wir können uns die Frage stellen, wer hat den Tod des Herrn Jesus herbeigeführt? Możemy postawić pytanie, kto doprowadził do śmierci Pana Jezusa? Und auf die Frage können wir drei Antworten geben. I na to pytanie możemy dać trzy odpowiedzi. Drei richtige Antworten. Trzy prawidłowe odpowiedzi. Die erste Antwort lautet, der Jesus hat sich selbst gegeben. Pierwsza odpowiedź brzmi, Pan Jezus dał sam siebie. Er hatte gesagt, ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen. Powiedział, mam moc swoje życie dać. Und er hat es auch getan. I uczynił to. Er rief und übergab seinen Geist. Zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Er hat sich selbst gegeben. On sam siebie dał. Dafür sind wir überaus dankbar. I z tego powodu jesteśmy ponad wszelką miarę wdzięczni. Apostel Paulus schreibt in seinen Briefen sechsmal, dass Christus sich selbst gegeben hat. Apostoł Paweł sześciokrotnie pisze w swoich listach, że Pan Jezus siebie dał. Die Stellen könnt ihr mal zu Hause raussuchen. Możecie poszukać tych miejsc w domu. Die zweite Antwort auf die Frage, wer hat den Tod des Herrn Jesus herbeigeführt, lautet, Gott hat es getan.
Drugie pytanie, druga odpowiedź na to pytanie brzmi: Bóg to uczynił. Gott hat seinen Sohn gegeben. Bóg dał swojego syna. Er hat ihm den Tod gegeben. On dał mu, skazał go na śmierć. Gott hat ihn nicht verschont. Bóg go nie oszczędził. Das lesen wir in Römer. To możemy przeczytać w liście do Rzymian. Und die dritte Antwort finden wir hier. A trzecią odpowiedź tutaj znajdujemy. Wir Menschen haben ihn gekreuzigt. My, ludzie, ukrzyżowaliśmy go. Und Petrus sagt in der Apostelgeschichte, ihr habt ihn ermordet. A Piotr pisze, Petrus sagt in der Apostelgeschichte, ihr habt ihn ermordet. Piotr mówi w Dziejach Apostolskich, wy zamordowaliście go. Wenn wir über das Kreuz in der Mitte nachdenken, dann wollen wir das nicht vergessen. Jeśli będziemy wspominamy krzyż, który jest po środku, nie zapominajmy o tym. Das macht uns ganz klein. Das macht uns ganz klein. To sprawia, że stajemy się bardzo malutcy. Es ist nicht nur so, dass der Herr Jesus unserer Sünden wegen sterben musste. To nie jest tylko tak, że Pan Jezus musiał umrzeć z powodu naszych grzechów. Das stimmt natürlich. Oczywiście, to jest prawda. Aber wir haben ihn auch ermordet. Ale my również zamordowaliśmy go. Das zweite, was wir hier lernen, ist, dass sie ihn gekreuzigt haben. Druga rzecz, której tutaj się możemy nauczyć, to jest, że ukrzyżowali go. Die Kreuzigung war eine sehr brutale Tötungsmethode. Krzyżowanie to była bardzo brutalna metoda zabijania, można powiedzieć. Im Alten Testament wurden die Menschen oft gesteinigt. W Starym Testamencie ludzie byli bardzo często kamienowani. Das war auch brutal, aber ging deutlich schneller. To też było brutalne, ale ta śmierć następowała szybciej. Im Altertum wurden Menschen auch gehängt. W starożytności ludzie byli też wieszani. Dabei sind sie erstickt. I dusili się przez to. Das war auch brutal, aber ging auch relativ schnell. To też było brutalne, ale też ta śmierć następowała szybko. Aber die Kreuzigung ist wohl die brutalste Tötungsmethode. Ale krzyżowanie jest, można powiedzieć, najbardziej brutalną metodą zabijania. Erst einmal mit Nägeln an Händen und Füßen angenagelt zu werden. Po pierwsze, przybijali gwoździami ręce i nogi. Und dann hing ein Gehängter am Kreuz. I taki powieszony wisiał na tym krzyżu. Und es konnte Stunden oder sogar Tage dauern, bis er schließlich erstickte. I to mogło trwać godziny, a nawet dni, zanim on udusił się. Wir sehen, dass die Soldaten die Qualen verkürzen wollten, indem sie nachher die Beine brachen. Widzimy też tych żołnierzy, którzy chcieli te męki ukrócić przez to, że łamali nogi. Und das hatte dann zur Folge, dass die Menschen erstickten sofort. I to połamanie nóg doprowadzało do tego, że ten powieszony szybciej dusił się. Es war also eine sehr brutale Tötungsmethode. Więc jakbyśmy to rozpatrywali, to jest to bardzo brutalna metoda. Aber Gott hatte das im Alten Testament schon vorausgesagt. Ale Bóg to przepowiedział już w Starym Testamencie. Gott hat im Alten Testament gesagt, ein Gehängter, also jemand, der am Kreuz hängt, ist verflucht. Bóg powiedział w jednym miejscu, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Und der Galaterbrief sagt uns, dass der Jesus für uns ein Fluch geworden ist. A w liście do Galacjan czytamy, że Pan Jezus stał się za nas przekleństwem. So sehen wir, dass die Menschen zwar die Kreuzigungsmethode ausgesucht haben. Tu widzimy, że ludzie wybrali tą metodę, jaką go Pana Jezusa zabili, jako na ukrzyżowanie. Aber dann haben sie gleichzeitig den Plan Gottes erfüllt. Ale przez to też wypełnili plan Boży. Da sehen wir wieder die Verantwortung und der die Verantwortung des Menschen und der Ratschluss Gottes nebeneinander. Tu znowu możemy widzieć odpowiedzialność człowieka i postanowienie Boże, jak są obok siebie. Dann kommen wir zur dritten Frage. Sie kreuzigten ihn. Wen haben sie gekreuzigt? I to trzecie pytanie. Kogo ukrzyżowali? Sie haben unseren Heiland, unseren Herrn gekreuzigt. Oni ukrzyżowali naszego Pana. Die beiden Verbrecher rechts und links hatten nichts anderes verdient. Tych dwóch złoczyńców z lewej i z prawej strony na nic innego nie zasłużyli. Aber der Mann in der Mitte. Ale ten der Mann in der Mitte hat es nicht verdient. Ale ten człowiek w środku nie zasłużył na to. Er war unschuldig. On był niewinny. Er war vollkommen. Był doskonały. Und doch gerade den haben sie gekreuzigt. I właśnie tego ukrzyżowali. Den Urheber des Lebens wollten sie nicht haben. Nie chcieli mieć sprawcy życia.
Sie hatten sich für Barabbas entschieden. Zdecydowali i woleli Barabasza. Und Barabbas war ein Sohn des Teufels. A Barabasz był synem diabła. Den Fürst des Lebens haben sie ans Kreuz geschlagen. Tego sprawcę czy przywódcę życia pozbawili życia. Und dort hängt er jetzt. I on wisi teraz tam. Ein Übeltäter zur rechten, ein Übeltäter zur linken. Jeden z tych przestępców po lewej, drugi po prawej. Und der Jesus hängt in der Mitte. I Pan Jezus wisi w środku. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir unschuldig leiden? Jak my odczuwamy, albo jak my zachowujemy się, jeśli cierpimy niewinnie? Wie gehen wir damit um, wenn uns jemand etwas tut, was wir nicht verdient haben? Jak znosimy to, jeśli ktoś sprawia nam ból, a my nie zawiniliśmy? Was macht ihr Kinder in der Schule, wenn euch jemand etwas wegnimmt, was euch gehört? Jak dzieci się zachowują w szkole, jeśli ktoś zabiera coś, co do nich należy? Was macht ihr Kinder in der Schule, wenn euch jemand sagt, du bist ja blöd? Co mówicie na to, gdy ktoś wam powie, jesteś głupi? Was tun wir? Wir wehren uns. Co czynimy? Co, natychmiast, można powiedzieć, wzburzamy się albo podnosi nam się ciśnienie. Es ist völlig normal, dass wir Menschen uns wehren. To jest zupełnie normalne, że jesteśmy wzburzeni. Wir lassen uns unrecht ungerne gefallen. Bo niechętnie pozwalamy, żeby niesprawiedliwie coś nas dotykało. Aber wie war das mit dem Herrn Jesus? Ale jak to wyglądało z Panem Jezusem? Jetzt möchte ich die Stelle aus 1. Petrus 2 lesen, wo wir die Fußspuren des Herrn Jesus finden. I teraz przeczytajmy to miejsce z 1. Piotra 2 rozdziału, gdzie mamy te ślady Pana Jezusa. Jetzt lesen wir 1. Petrus 2, Vers 21 bis 23. Drugi rozdział, 21 wiersz. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu zło rzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Tutaj mamy różne ślady, które Pan nam zostawił. Und eine Fußspur lautet, dass er gescholten nicht widerschallt und leidend nicht drohte. I tutaj szczególnie te ślady są, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził. Wenn wir die Nacht ein wenig verfolgen, in der Jesus überliefert wurde, gdy zajmiemy się trochę i prześledzimy tą noc, w której Pan Jezus został wydany, dann sehen wir, dass der Jesus meistens geschwiegen hat. To możemy stwierdzić, że Pan Jezus przez większość czasu milczał. Der Jesus ist sechsmal verhört worden. Pan Jezus był sześciokrotnie przesłuchiwany. Dreimal von den Juden. Trzy razy przez Żydów. Zweimal von Pilatus. Dwa razy przez Piłata. Einmal von Herodes. I raz przez Heroda. Und der Jesus hat mehr geschwiegen, als dass er gesprochen hat. I Pan Jezus więcej milczał niż mówił. Wenn es um die Ehre Gottes ging, dann hat er gesprochen. Jeśli chodziło o chwałę Bożą, to wtedy Pan mówił. Aber wenn er selbst angegriffen wurde, hat er geschwiegen. Ale jeśli on był atakowany, jego osoba była atakowana, to milczał. Es gehört sehr viel Weisheit dazu, zu schweigen, wenn man angegriffen wird. To trzeba mieć naprawdę wiele mądrości, by potrafić milczeć, gdy jest się atakowany. Aber als man den Herrn Jesus beschimpft hat, hat er nicht zurückgeschimpft. I gdy śmiano się z Pana Jezusa, nie oddawał tym samym. Er hat nicht wie andere, die hingerichtet wurden, geflucht. On nie przeklinał tak jak inni, którzy byli sądzeni. Er hat nicht das Gericht auf diese Menschen herabgerufen. Nie wzywał sądu na tych ludzi, którzy go sądzili. Und übrigens, der Jesus hätte vom Kreuz herabsteigen können. A poza tym Pan Jezus przecież mógł stąpić z krzyża. Er hätte mit einem Wort alle Feinde vernichten können. Jednym słowem mógł zniszczyć wszystkich nieprzyjaciół. Er hat es nicht getan. Nie uczynił tego. Er hat geschwiegen. Milczał. Und jetzt kommt eine Antwort in Vers 34. I teraz mamy odpowiedź w 34 wierszu. Und diese Antwort in Vers 34, die muss uns sehr tief bewegen. I ta odpowiedź je porusza nas bardzo. Da hängt der Heiland in der Mitte am Kreuz. Zbawiciel wisi w środku na krzyżu. Rechts und links zwei Verbrecher. Z lewej i z prawej dwóch złoczyńców.
Ihm hatte man den Platz in der Mitte gegeben. Jemu dano miejsce w środku. Damit wollte man sagen, das ist der größte Verbrecher. Przez to chciano podkreślić, to jest najgorszy z nich, największy z nich przestępca. Denn Jesus hatte unendlich gelitten unter der Hand der Menschen. Niewyobrażalnie cierpiał Pan Jezus z ręki ludzkiej. Er war wie ein Lamm, das still zur Schlachtung geführt wurde. On był właśnie jak ten baranek, który idzie cicho na rzeź. Er hat sich nicht gewehrt. Nie wzbraniał się. Aber jetzt kommt ein Wort aus seinem Mund. Ale teraz jest, padają słowa z jego ust. Wir kennen das Wort. Znamy te słowa. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Das war die Antwort des Herrn Jesus auf das Unrecht, was man ihm getan hatte. To była właśnie odpowiedź Pana Jezusa na tą niesprawiedliwość, którą mu zadali. Der gescholte nicht widerschalt, leidend nicht drohte. Który gdy cierpiał, nie groził, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Wisst ihr, einerseits bewundern wir den Herrn Jesus. Wiecie, z jednej strony podziwiamy Pana Jezusa. Und er wird uns groß und herrlich, wenn wir das so sehen. I on się staje coraz większym i większym, gdy na niego patrzymy. Aber andererseits ist das eine Fußspur, in der wir folgen sollen. Ale z drugiej strony to jest właśnie ten ślad, którym powinniśmy iść. Das ist das, was Petrus in 1. Petrus 2 sagt. To jest właśnie to, co mówi Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale. Lernt von mir, sagte Jesus. Uczcie się ode mnie. Wir haben über die Nachfolge nachgedacht im Gebet. I w modlitwie właśnie wspominaliśmy to. Und wir wissen alle, wie schwer das ist. I wszyscy jesteśmy, wiemy, jak ciężko jest. Ich weiß das sehr gut. Ja też to znam bardzo dobrze. Das ist für uns fast unmöglich, das zu tun. Dla nas jest to praktycznie niemożliwe, by to tak wypełnić. Und doch in der Kraft des Heiligen Geistes ist es noch möglich. A jednak w mocy Ducha Świętego jest to możliwe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wisst ihr, wenn der Jesus das nicht gebetet hätte, dann hätten die Jünger in der Apostelgeschichte den Juden nicht noch das Evangelium verkündigen können. Wiecie, gdyby Pan Jezus tego nie powiedział tutaj w tym miejscu, to uczniowie w Dziejach Apostolskich nie mogliby jeszcze raz głosić Ewangelii Żydom. Der Jesus sagt hier, sie haben es unwissend getan. Pan Jezus tutaj mówi, uczynili to, nie będąc świadomymi, co czynią. Obwohl die hohen Priester sehr genau wussten, wer er war. Mimo tego, że arcykapłani dokładnie wiedzieli, kim on jest. Aber weil der Herr Jesus sagt, es ist unwissend, konnte ihnen später noch einmal das Evangelium verkündigt werden. Ale ponieważ tutaj Pan Jezus powiedział, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, jeszcze raz mogli usłyszeć Ewangelię w Dziejach Apostolskich. Allerdings haben sie auch das abgelehnt. W każdym razie również i tą Ewangelię w Dziejach Apostolskich odrzucili. Jetzt möchte ich etwas noch sagen über die beiden anderen Kreuze. I chciałbym jeszcze kilka słów na temat tych dwóch krzyży powiedzieć. Wir haben gesehen, es waren zwei Übeltäter, die dort gekreuzigt wurden. Czytaliśmy, że było to dwóch złoczyńców. Und nur Lukas schreibt von dem Unterschied zwischen diesen beiden. I tylko Łukasz opisuje różnicę między nimi. Der eine, jeden z nich, geht in die ewige Verdammnis. Został, poszedł na wieczne potępienie. Er lästert den Herrn Jesus, er flucht ihm. On złorzeczył Panu Jezusowi, przeklinał go. Und er sagt nur, rette dich selbst und uns. I mówił, ratuj siebie i nas. Um Menschen zu retten, konnte der Jesus sich selbst nicht retten. Um Menschen zu retten, konnte er sich nicht selbst retten. Aby wyratować ludzi, Pan Jezus nie mógł siebie wyratować. Hätte er sich selbst gerettet, wären alle Menschen verloren gewesen. Gdyby on siebie wyratował, to wszyscy ludzie byliby zginieni. Dieser Räuber war nur daran interessiert, selbst vom Kreuz herab zu kommen. Ten jeden złoczyńca, on był zainteresowany tylko tym, by zejść z tego krzyża. Aber er fluchte den Herrn Jesus und lästert ihn. On też złorzeczył Panu Jezusowi. Und er ist in die ewige Verdammnis gegangen. I on poszedł na wieczne potępienie. Der andere nimmt in der letzten Sekunde Gnade an. Ten drugi w ostatniej sekundzie uchwycił się tej łaski. Wisst ihr, diese zwei Übeltäter repräsentieren die ganze Menschheit. Wiecie, tych dwóch złoczyńców reprezentuje całą ludzkość. An der Person des Herrn Jesus scheidet sich die Menschheit in zwei große Teile. W osobie Pana Jezusa ludzkość dzieli się na dwie wielkie części. Zwei Menschen, die ganz nah beieinander waren. Dwóch ludzi, którzy było bardzo blisko siebie. Der eine rechts, der andere links. Jeden z prawej, drugi z lewej. Beide gleich nah am Herrn.
Obaj byli tak samo blisko Pana. Beides Übeltäter. Obaj przestępcy. Und doch der eine im Paradies. A jednak jeden z nich w raju. Der andere in der ewigen Verdammnis. Drugi w tym wiecznym potępieniu. Die Menschheit teilt sich in zwei Teile. Bo ludzkość dzieli się na dwie części. Es gibt andere Beispiele in der Bibel, wo wir etwas ganz Ähnliches sehen. Mamy też inne przykłady w Biblii, gdzie widzimy podobny podział. Das erste Brüderpaar in der Bibel. Pierwsza para braci. Wisst ihr, wer die ersten Brüder in der Bibel waren? Wiecie, kto był? Wiecie, kto to był? Kain und Abel. Kain i Abel. Die gleichen Eltern. Ci sami rodzice. Die gleiche Erziehung. Takie samo wychowanie. Die gleiche Voraussetzung. Takie same cele. Und doch der eine ewig verloren, der andere ewig gerettet. A jednak jeden z nich na wieki potępiony, a drugi zbawiony. Der Mundschenk und Rebekka beim Pharao, 1. Mose 41. Pierwsza Mojżeszowa 41. U faraona ten piekarz i ten drugi podczaszy. Beide angestellt beim Pharao. Obaj byli zatrudnieni u faraona. Beide ins Gefängnis geworfen. Obaj znaleźli się w więzieniu. Beide mit Josef in Kontakt. Obaj spotkali się z Józefem. Der eine gerettet, der andere verloren. Jeden z nich został wyratowany, drugi stracony. Und hier sehen wir, was den Unterschied ausmacht. I tutaj widzimy, co czyni tą różnicę. Person des Herrn Jesus. Osoba Pana Jezusa. An dem Herrn Jesus Christus scheiden sich die Geister. Na osobie Pana Jezusa, można powiedzieć, dzielą się duchy. An seiner Person teilt sich die Menschheit in zwei große Gruppen. Wobec Jego osoby ludzkość dzieli się na dwie grupy. Ewig gerettet, ewig verloren. Wiecznie zbawieni, na wieki zbawieni, wyratowani, na wieki potępieni. Nochmal, die Voraussetzungen waren völlig identisch. Ten cel mieli, czy te warunki były identyczne. Beide waren schuldig. Obaj byli winni. Kein Unterschied. Nie było między nimi różnicy. Und der Römerbrief sagt uns, für alle Menschen kein Unterschied. I Rzymian, list do Rzymian mówi nam, co do wszystkich ludzi nie ma różnicy. Da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wszyscy zgrzeszyli i nie osiągną chwały Bożej. Dann kommt der Jesus. I tu jest Pan Jezus. Der Mann in der Mitte. Ten człowiek w środku. Jeder hat die Möglichkeit, ihn anzunehmen. Każdy ma możliwość przyjąć go. Aber die einen tun es und die anderen tun es nicht. Ale jedni przyjmują go, a inni nie. Der andere, heißt es in Vers 40, antwortete und wies ihn zurecht und sprach. W 40. wierszu czytamy: drugi natomiast odezwawszy się zgromił tamtego i powiedział. Können wir uns vorstellen, was das für den Herrn Jesus war? Czy możemy sobie wyobrazić, co to było dla Pana Jezusa? Nur Feinde um sich her. Wokół niego sami nieprzyjaciele. Die Jünger vielleicht von ganz weitem oder die Frauen. Uczniowie, a może też te kobiety, gdzieś w oddali. Aber um das Kreuz herum nur feindliche Menschen. Ale wokół krzyża byli sami nieprzyjaciele. Und dann kommt einer und spricht ihn an. I tu jest jeden, który zwraca się do niego. Einer, der ganz nah bei ihm ist. Jeden, który jest bardzo blisko mu. Und er sagt: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. I on mówi: wspomnij na mnie, Panie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Da ist einer, der sagt: ich verdiene den Tod. Ich hänge hier zurecht. Tu jest jeden, który mówi: ja tutaj wiszę słusznie, zasłużyłem na śmierć. Und da ist einer, ganz nah, der sagt: dieser hat nichts Böses getan. I tu jest ten jeden, który powiedział: ten nie zasłużył, on nic złego nie uczynił. Können wir uns vorstellen, was das für den Herrn Jesus bedeutet? Wyobrażamy sobie, co to znaczy dla Pana Jezusa? Er war doch gekommen, die Gnade Gottes den Menschen zu bringen. On przyszedł, aby dać ludziom łaskę Bożą. Er war gekommen, um Frucht zu bringen für Gott. On przyszedł, aby wydać ten owoc dla Boga. Und hier gibt Gott ihm die erste Frucht, bevor er stirbt. I tutaj, zanim on jeszcze umrze, Bóg daje mu pierwszy owoc. Ich glaube, wir haben eine viel zu geringe Vorstellung dafür, was das für den Herrn Jesus bedeutet. Myślę, że mamy o wiele za małe wyobrażenie, co te słowa, które on wypowiedział, znaczyły dla Pana Jezusa. Welch ein Lichtstrahl für ihn in dieser ganz dunklen Szene. Jakiż to musiał być promyk światła dla niego w tej ciemnej, przerażająco ciemnej scenie. Aber lasst uns jetzt mal kurz schauen, was dieser Mann macht, dieser Verbrecher.
Ale teraz spójrzmy jeszcze na to, co on uczynił, ten złoczyńca. Als erstes mal erkennt an, dass schuldig ist. Po pierwsze, uznaje, że jest winny. Wir verdienen, was unsere Taten wert sind. Słuszną karę ponosimy za to, co uczyniliśmy. Das ist das erste, was ein Sünder tun muss. To jest pierwsza rzecz, którą grzesznik musi uczynić. Er muss anerkennen, dass ein Sünder ist. Musi uznać to, że jest grzesznikiem. Es gibt eine alte Geschichte von Kaiser Friedrich. Jest pewna historia od, pochodząca od cesarza Fryderyka. Er hat irgendwann ein Gefängnis besucht. Kiedyś odwiedził więzienie. Und hat sich mit den Gefangenen unterhalten. I rozmawiał z tymi więźniami. Dann hat den Gefangenen gefragt, warum sitzt ihr denn hier im Gefängnis? I pytał ich, dlaczego tutaj się znaleźliście. Na und jeder hatte eine Entschuldigung. I każdy z nich miał usprawiedliwienie. Jeder hat erklärt, warum eigentlich nicht in das Gefängnis gehörte. I każdy mu wyjaśniał, dlaczego w zasadzie jego tutaj nie powinno być. Irgendwie waren sie alle unschuldig. W każdym razie rezultat tego był taki, że wszyscy, z którymi rozmawiał, byli niewinni. Oder sie meinten alle unschuldig zu sein. W każdym razie w ich mniemaniu byli niewinni. Schließlich kommt zu einem jungen Mann und fragt ihn, warum bist du hier? I po iluś rozmowach doszedł do pewnego młodego człowieka i zapytał go, dlaczego tu jesteś? Dann sagt der junge Mann, ich sitze hier zurecht. I ten młody człowiek powiedział mu, ja tu jestem zgodnie z... Ich sitze hier mit recht. Ja tu jestem zgodnie z prawem, czyli znalazłem się tutaj właśnie prawidłowo. Ich habe mein ganzes Leben verdorben. Całe swoje życie zatraciłem. Ich habe meine Eltern betrogen. Oszukiwałem moich rodziców. Ich habe Menschen betrogen. Ludzi oszukiwałem. Ich sitze hier zurecht. Jestem sprawiedliwie tutaj osądzony, osadzony. Dieser Kaiser Friedrich war ein sehr origineller Mensch. I ten cesarz Fryderyk był, można powiedzieć, takim specyficznym, oryginalnym człowiekiem. Dann hat Folgendes gesagt. I powiedział następującą rzecz. Es kann ja wohl nicht sein, dass hier ein Schuldiger unter lauter Unschuldigen ist. Nie może tak być, że jeden winny będzie się znajdował pośród tylu niewinnych. Der Schuldige soll das Gefängnis sofort verlassen. Proszę zwolnić tego winnego natychmiast. Das heißt, der eine, der zugegeben hat, dass schuldig war, bekam die Freiheit. I to oznacza, że ten jeden, który uznał swoją winę, on otrzymał wolność. Und alle anderen, die meinten, sie wären unschuldig, mussten weiter im Gefängnis bleiben. A wszyscy pozostali, którzy twierdzili, że są niewinni, musieli pozostać w tym więzieniu. Wisst ihr, das ist das erste auf dem Weg zum Heil. Wiecie, to jest ta pierwsza rzecz, która musi się zdarzyć na drodze do zbawienia. Wir Menschen müssen erkennen, dass wir schuldig sind. My, ludzie, musimy to uznać, że jesteśmy winni. Aber das ist nicht alles. Ale to nie wszystko. Dieser Mann sagt dann auch zu dem Herrn Jesus, über den Herrn Jesus, dieser hat nichts Ungeziemendes, nichts Schlechtes getan. I on jeszcze coś mówi o Panu Jezusie, ten zaś nie uczynił nic złego albo nieprzystojnego. Er erkennt die Vollkommenheit des Herrn Jesus. On uznaje doskonałość Pana Jezusa. Gott sorgt dafür, dass hier am Kreuz auch nochmal ein Zeugnis der Unschuld des Herrn Jesus kommt. Bóg zadbał o to, by również na krzyżu padło to świadectwo o Panu Jezusie. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Ten zaś nic złego albo nieprzystojnego nie uczynił. Wenn der Mann die Hand frei gehabt hätte, dann hätte mit der Hand auf den Herrn Jesus gezeigt. Gdyby ten człowiek miał wolną rękę, to z pewnością by palcem pokazał, że ten nic nie uczynił. Aber er war ja auch an ein Kreuz genagelt. Ale on też był przybity do krzyża. Und doch weist er auf den Herrn Jesus hin. A jednak on wskazuje na Pana Jezusa. Und er sagt vor allen, die da stehen, dieser eine, der hat nichts Böses getan, der hängt hier zu Unrecht. I on wobec tych wszystkich, którzy stali pod krzyżem, powiedział, ten nic nie uczynił złego. Und dann dreht er vielleicht den Kopf zur Seite zu dem Herrn Jesus und sagt, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. I może skłonił głowę, skierował głowę na Pana Jezusa i powiedział, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Der Mann hatte Glauben. Ten człowiek miał wiarę. Da hing der Mann in der Mitte, kurz vor dem Tod. Tu wisi ten człowiek w środku, krótko przed śmiercią. Und er spricht von seinem Reich. I on mówi o jego królestwie. Er erkennt den Herrn Jesus als König an. On uznał Pana Jezusa jako króla. Er ist überzeugt, dass er auferstehen wird. On jest przekonany o tym, że on zmartwychwstanie. Er ist überzeugt, dass er sein Reich gründen wird. On jest przekonany o tym, że on ugruntuje swoje królestwo. Da gehört eine ganze Menge Glauben dazu.
I do tego królestwa należy cała rzesza wierzących. Aber dieser Mann hat Glauben. Ale ten człowiek, do tego trzeba mieć wielką wiarę i ten człowiek ma wiarę. Und jetzt haben wir die drei Elemente beieinander. I teraz te trzy elementy mamy obok siebie, die zu einer Hinwendung zu dem Herrn Jesus gehören. Które należą do zwrócenia się do Pana Jezusa. Erstens die eigene Schuld anerkennen. Po pierwsze, uznać swoją winę. Zweitens die Vollkommenheit des Herrn Jesus anerkennen. Po drugie, uznać doskonałość Pana Jezusa. Und drittens Glaube. A po trzecie, wiara. Und dann gibt der Jesus eine wunderbare Antwort. I Pan Jezus daje cudowną odpowiedź. Wir können jetzt auf die Einzelheiten nicht mehr eingehen. Nie jesteśmy w stanie teraz wejść w szczegóły. Er sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mówi do niego, dziś będziesz ze mną w raju. Was ist das Wichtigste an dieser Aussage? Co jest najważniejsze z tej wypowiedzi? Das heute? Dzisiaj? Es ist sicher wichtig. Z pewnością jest to ważne. Das Paradies? Raj? Sicher wichtig. Też ważne. Aber der Jesus sagt, mit mir. Ale Pan Jezus mówi, ze mną. Das ist das Entscheidende dieses Satzes. To jest najważniejsze, to jest to, ta kwintesencja tego zdania. Nie chcę mówić teraz o raju. Chcę tylko powiedzieć. Ludzie, którzy należą do Pana Jezusa w wieczności będą z Nim. Cieszymy się z nieba? Oczywiście, tak. Cieszymy się, radujemy się na tą chwałę, która będzie? Natürlich freuen wir uns darauf. Oczywiście. Aber was macht denn den Himmel aus? Ale co jest tą istotą tego nieba? Was macht die Herrlichkeit aus? Co jest istotą tej chwały? Die Gegenwart unseres Heilandes. Obecność naszego Zbawiciela. Mit mir. Ze mną. Das dürfen wir auch für uns so anerkennen. To też możemy przyjąć dla siebie. Dann kommen die Stunden der Finsternis. I potem czytaliśmy o tych godzinach ciemności. Lukas sagt nichts über den Notschrei des Herrn Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Łukasz nie mówi nic o tym okrzyku Pana Jezusa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Er berichtet nur diese Worte. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Łukasz podaje tylko te słowa. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Und dann kommt der Hauptmann. I potem mamy tego setnika. Mit diesem herrlichen Zeugnis, dieser Mensch war gerecht. Który mówi te wspaniałe słowa, ten człowiek był sprawiedliwy. Und dann endet dieser Bericht damit, dass die Volksmengen zu einem Schauspiel zusammengekommen waren. I kończy się to tym, że te rzesze zeszły się na to widowisko. Für die Menschen war die Kreuzigung ein Schauspiel. Dla ludzi to ukrzyżowanie to było widowisko. Was bedeutet die Kreuzigung für uns? A co oznacza to ukrzyżowanie dla nas? Ein Schauspiel? Widowisko? Niemals. Nigdy. Der Sohn Gottes, unser Heiland und Herr, gibt sein Leben. Syn Boży, nasz Pan i Zbawiciel, daje swoje życie. Das Kreuz von Golgatha ist der zentrale Punkt im Handeln Gottes mit uns Menschen. Krzyż na Golgocie jest punktem centralnym w działaniu Bożym z nami ludźmi. Ohne das Kreuz wären wir ewig verloren gewesen. Bez krzyża bylibyśmy wiecznie zgubieni. Durch das Blut seines Kreuzes hat der Jesus Frieden gemacht. Przez krew krzyża jego Pan Jezus uczynił pokój. Und so wie dieser Verbrecher die Worte hörte, mit mir, so dürfen auch wir uns auf die Ewigkeit mit ihm freuen. I tak jak ten przestępca usłyszał te słowa ze mną, tak i my możemy się cieszyć na tę wieczność. Mm-hmm.